Szanowni Państwo, ja na tej drodze jestem już 5 lat. Któryś raz z kolei, ile to już razy, to już nie pamiętam. Muszę Państwu powiedzieć, że jadąc dzisiaj, jechałem tutaj z wielkim bólem serca, bo przykro jest patrzeć na to, jak dzisiaj rolnicy muszą walczyć o swoje prawa właśnie w taki sposób. Przecież ci ludzie mają swoje gospodarstwa. Oni naprawdę mają co robić. Oni ten czas powinni spędzać w swoich gospodarstwach, wykonując to, co naprawdę potrafią najlepiej. Ale niestety sytuacja zmusza ich do tego, że muszą wychodzić na drogi i walczyć o swoje prawa. Najbardziej boli mnie, proszę Państwa, to, że jeszcze rok temu na dożynkach powiatowych wielu posłów, tych posłów, którzy dzisiaj głosują za tą ustawą, chodziło między rolnikami, klepali ich po plecach, głosili piękne wystąpienia ze sceny, mówili, jak to kochają rolników, jak kochają polską wieś, po czym podejmują, uważam, zbrodniczą ustawę. Ustawę, która jest szkodliwa przede wszystkim dla polskiego rolnictwa, ale jest szkodliwa dla całej Polski. Ja już wielokrotnie mówiłem, proszę Państwa, i to na temat uboju rytualnego, jak również na temat hodowli zwierząt futerkowych. Proszę Państwa, my jesteśmy drugim hodowcą w Europie po Danii. Jak można likwidować tak ogromny rynek? Przecież Państwo wiecie, że świat nie znosi próżni. Jeżeli w Polsce zlikwidujemy choćby hodowlę zwierząt futerkowych, kto inny wejdzie w to miejsce? Przecież ludzie nie przestaną chodzić w skórzanych butach, nosić skórzanych pasków, czy nosić futra i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę dzisiaj trzeba podejść z dużą odpowiedzialnością do tego, co posłowie robią. Ludzie chyba nie zdają sobie do końca sprawy, jakie to będzie miało skutki finansowe dla rolników, jak również dla całej gospodarki. U nas ciągle pojawiają się nowe pomysły, damy rekompensaty, tylko kto w końcu będzie pracował na te rekompensaty? Proszę Państwa, te pieniądze nie spadają z nieba. Ktoś musi je fizycznie wypracowywać. Ja naprawdę dziękuję moim kolegom samorządowcom, którzy zawsze w sytuacjach trudnych są z rolnikami, wspierają rolników. To, na ile jest to możliwe, zawsze jesteśmy z Wami i będziemy z Wami. W najbliższym czasie Rada Powiatu również podejmie stosowne stanowisko w tej sprawie, które będzie przekazane dla Pana Prezydenta, dla Pana Premiera, jak również dla wszystkich parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego. Ja tutaj mam ogromną nadzieję, że Pan Prezydent zawetuje tą szkodliwą dla Polski ustawę, bo nie chcę dzisiaj nikogo oceniać personalnie, proszę Państwa, ale ta ustawa jest dowodem wielkiej nieodpowiedzialności za polskie rolnictwo i za polskich rolników. Dziękuję Państwu bardzo. Brawo. Bardzo prosimy, samorządowców. Piotr Kazimielski, gmina Drelów. Przede wszystkim z wielkim podziwem, z szacunkiem i z podziękowaniem za determinację Adama, kolegi Izdebskiego, czy Marka, który schorowany, ledwie żywy, stoi tutaj, chowa się za maską. Ale już wyzdrowiał. I za zarostem. Wyzdrowiał, bo zobaczył w nas wszystkich siłę, wielką determinację do tego, żeby walczyć nadal. My nie po raz pierwszy się spotykamy, pamiętacie protesty ASF, pamiętacie nasze związane z ASF-em, nasze wyjazdy wspólne do Warszawy. Na pewno to coś pomogło i na pewno ten protest przyniesie efekty pod warunkiem, że będziemy zdeterminowani. Ja tutaj tak stoję, patrzę, szukam swoich kolegów, wójtów. Na pewno niektórzy się na mnie obruszą i kilka telefonów dzisiaj niemiłych otrzymam, ale co mi tam. Tutaj powinniście być, koledzy wójtowie, i to w ilości nie tych kilku wójtów z okolicznych miejscowości, tylko wszyscy. Wszyscy samorządowcy, bo was rolnicy wybierali i od was oczekują wsparcia dla tych tutaj rolników protestujących. To się wszystko tak rozmywa, a to SF, a to COVID, a to inne zagrożenia. Wciąż mamy coś, co odciąga nas od rzeczy najistotniejszej, od obowiązku bronienia polskich rolników i ich interesów,
Oni nie chcą żyć w ogromnych luksusach, oni chcą po prostu żyć godnie. Oni chcą doganiać Europę i mają do tego i umiejętności, i predyspozycje, i przede wszystkim pracowitość i oddanie im umiłowanie do tej ziemi i do tej ciężkiej pracy, którą ich przodkowie i oni wykonywali. Oni chcą tylko tego, żeby rządzący, czy z lewa, czy z prawa, czy z centrum, czy z lewicy, czy z prawicy, dla nich te warunki udostępnili. Im po prostu w zwykłym życiu, godnym życiu dla nich, dla swoich dzieci i wnuków nie przeszkadzali. I tego od nich oczekujemy. Oczekujemy właśnie od posłów tego, żeby pamiętali, o czym przed chwilą mówił pan starosta, co nam obiecywali 2 lata temu na dożynkach w Drelowie. Czy 3. Co nam obiecywali? Obiecywali nam, że będą się za nami w stawie. A dziś ponad podziałami politycznymi zgodnie przyczyniają się do tego, żeby polskie rolnictwo upadało. Proszę raz jeszcze posłów i proszę raz jeszcze moich kolegów, wójtów i wszystkich samorządowców, ażebyśmy się włączyli i pomogli rolnikom. Tym rolnikom, którzy nas wybrali, którzy nam zaufali i którzy oczekują, że będziemy im pomagać. Nie tylko wtedy, gdy wszystko dzieje się dobrze, ale także również wtedy, gdzie trzeba wyjść na ulicę i stać i blokować życie, no ale trudno, takie jest życie, blokować transport, ale w inny sposób rolnicy po prostu nie będą mieli siły przebić się. Dziękuję raz jeszcze tym, którzy to organizują, którzy dzielnie i mężnie, odważnie stoją tu na ulicy i w interesie nas wszystkich walczą o lepszą Polskę. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze mogę dodać, proszę Państwa, 360 posłów zagłosowało w Sejmie za ustawą. To jest nasz odzew, wspólnie. Tak samo z każdej opcji, z różnymi poglądami. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to łączymy się, bo to jest bardzo istotna sprawa, bezpieczeństwo żywnościowe dla każdego Polaka. Każdy jest konsumentem, każdy je chleb z masełkiem, pije mleczko. Je jajeczka. To wszystko wyprodukowali rolnicy polscy. I bardzo dziękuję naszym rolnikom z powiatu łosickiego, pani starostinie, wójtom, którzy nas tutaj wspierają. Nieważna granica terytorialna, czy to jest powiat Łosice, czy to jest powiat Bialski. Cel jest jedny. Ochrona polskiego rolnika, ochrona konsumenta, żeby jadł zdrowo, smacznie i zdrowo. Szanowni Państwo, ja się króciutko dodam. Zaapeluję, my cały czas czekamy na odważnych posłów. Szczególnie tych, co nie popierali tą ustawę. Także zapraszamy zawsze te mechanizmy demokracji, tak jak tutaj w przypadku tym, są dla nas ważne. Także jesteśmy w stanie rozmawiać. Także posłowie, nie bójcie się, bo my i tak z Wami porozmawiamy. Jak nie tu, to gdzieś tam przy biurach. No. Także. A tutaj przy policji zawsze fajniej porozmawiać. Bez sensu, no jesteście mężczyznami, podejmujecie decyzje życiowe, nasze życie stawiacie po prostu na ruinie, a boicie się po prostu spojrzeć nam w oczy i powiedzieć, dlaczego głosowaliście tak? Tylko powiedzcie to, dlaczego? Jak rozumiecie, może my nie rozumiemy czegoś tutaj. Ja wam mogę odpowiedzieć, dlaczego. Stary, ja bym zagłosował przeciwko, ale mnie zawieszą. Wyobraźcie sobie, tysiące ludzi, los kraju, a dla niego liczy się tylko, że go zawieszą. Dokładnie. Brawo, właśnie. Muszę Państwu na zakończenie muszę Państwu powiedzieć, że to co robię, a robię to 20 lat, czyli wszystkie protesty, znacie mnie Państwo od tylu lat, w 99 roku, pamiętacie te słynne wielkie protesty i odwiedzam wiele powiatów, gmin, gdzie są te protesty organizowane i muszę powiedzieć, że no dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem. Pierwszy raz w historii spotkałem się z tak dużym poparciem ze strony samorządu. Niezależnie od tego, z której opcji Państwo jesteście, ale to naprawdę jest bardzo piękne i zasługujecie na wielkie uznanie z naszej strony, bo tak jak powiedziałem, nigdy jeszcze w historii się z tym nie spotkałem. Zresztą byliśmy tutaj u nas na Zdanach. Mamy przecież dookoła wójtów, burmistrzów, mamy starostę. Nikt do nas nie zawitał. Wczoraj poza jednym urzędnikiem, który stwierdził, że go wójt wysłał, żeby zorientować się, co tu się dzieje, a nikt do nas nie przyjechał. Dlatego tym bardziej jestem mile zaskoczony, że takie wsparcie otrzymujemy. Wyobraźcie sobie Państwo, bo ktoś mówi sobie, a co tam pismo napisze, nikt tego nie przeczyta. Nie przeczyta, ale 2,5 tysiąca gmin, 360 powiatów, gdyby tak w jednym tygodniu te wszystkie stanowiska wpłynęły do prezydenta, do premiera, to robi wrażenie. To trzeba by było samochodami przywozić.
rozpieczętować to muszą, coś z tym zrobić muszą. To jest niesamowity odzew, który jest nam naprawdę bardzo potrzebny. Za 3 lata mamy wybory, a pamiętajcie, że my mamy jeszcze dobrą pamięć i rozliczymy. Rozliczymy tych, którzy głosowali przeciwko nam, ale i podziękujemy tym, którzy oddali głos w naszej obronie. Także Państwu również, dziennikarzom, też chciałbym serdecznie podziękować, że zawsze z nami jesteście. Z relacją różnie to bywa, no bo wiadomo, że te media, szczególnie publiczne, pierwszy raz również też z tym się spotkaliśmy, bo były protesty wiele razy i zawsze telewizja publiczna jakiś tam opór miała, ale ja byłem zapraszany do programów, była ta walka na argumenty, były transmisje, a teraz jest absolutny zakaz i jakby tego jeszcze było mało, to jeszcze straszą telewizję Polsat, TVN, że jak będzie pokazywała rolnicze protesty, to zabiorą reklamy ze spółek Skarbu Państwa i tak dalej. No to jest coś strasznego, co wydawałoby się w cywilizowanym świecie i w cywilizowanym kraju przede wszystkim nie powinno mieć miejsca. Także Państwu również serdecznie dziękuję. Nie wspomnieliśmy tutaj o Ewie Szydłowskiej, która zawsze też jest z nami. Też zasługuje na podziękowanie, bo jako kobieta, ale zawsze jest na wszystkich spotkaniach, na protestach, czy nie bierze udział. Ewa, dziękuję. To dużo kobiet mamy. Bardzo serdecznie. Wszystkim kobietom dziękujemy za to, że nas wspieracie, że jesteście, bo to nam też dodaje sił. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, co by się nie wydarzyło, my z tej drogi nie zejdziemy. Ja zawsze będę robił to, co robię, to pokochałem i będę to robił, zawsze będę rolników bronił. No chyba, że podejmę decyzję, zrobię ze mną to, co z poprzednikiem, no to różnie to może być, bo już takie podchody mamy, więc przygotowany jestem na wszystko. Nie mamy nic do stracenia, ale bronić będziemy. Dziękuję bardzo. Pan wójt prokurator. Mieliśmy dobrego przywódcę Andrzeja Lepera, ale nie pozwolono mu żyć. Powiedział biskup, nie pamiętam jego nazwisko, odchodzisz, bo musisz odejść, przeszkadzaj. Tak jest. Jeszcze się wyraził, ale już nie chcę, już tak za dużo powiedziałem. Andrzej Leper był, pamiętam, przywieźliśmy jego tutaj na obwodnicy. Jak wejszedł na przyczepę, myśmy czekali w Zdanach 3 godziny na niego. Od Izdeckiego z tym przywieźli, jak powiedział, kilka tysięcy było, a Rzeszowa kolumna. Pancerne wozy. Jeden uczył się za policjanta, był z nami. Mówi, rolnicy byli naszykowani na nas. Powiedział z Międzyrzeca pochodzący, co na szkółce tam był. Tak. To był przywódca Andrzej Leper. A przed wojną inna Polska była, żeby pozwolili żyć Sikorskiemu. A dzisiaj kto? Bohater? Ulica Piłsudskiego. Może ktoś historię skończył. Ja nie chcę mieszać, ja nie chcę upośledzać. Tam w górze ocenia, kto jest bohaterem. Dlaczego ci, Andrzeju, nie pozwolili żyć? Dlaczego ci nie pozwolili? Dlaczego rolnik jest potrzebny tylko do walki o niepodległość? Jak historia pisze, pamiętam, niedużym łebkiem byłem, ja z polskiego miałem 2 albo 1, ale historię na dzień dzisiejszy lubię. Tak lubię ją, mówię, to mam po prostu, jak nie powie na tym wszystkim. Jak historia jest łamana, jak jest przekształcana. Jak dzisiaj IPN nawet po tych wszystkich wystąpieniach, jak opisuje, to ja wam mówię, zresztą ludzie dokładnie, głowa się z przodu na tym odwraca. Teraz mamy takiego ministra, pozawczoraj powiedział, że on będzie rozmawiał, ale w gabinecie. W gabinecie. Niedawno taki bohater, co nam zakładał Solidarność, on będzie pochowany prawdopodobnie na Wawelu. Takie zrobi przysługie. Mówi, czas strajkowania się skończył. A niech zostanie teraz pandemia, nie wiadomo jak jeszcze posunie się. Nie wiadomo, ludzie uczeni, mądrzy różnie przewidują. Nawet do nowego roku przewiduje, że może nawet tam chleba powszedniego zbraknie. Jak przemysł stanie, jak wszystko się załamie. Jak teraz mają od rękę inne ludzie, co chorują, ile odchodzi. Ile jest nieleczonych, jaki jest bałagan. Nas stać interweniować na Ukrainę, przedtem czyszczenia. Teraz Białoruś 50 milionów, niech da dla rolników, dla tych, dla pracowników, na domy dziecka, na domy starców, nie dadzą. Niech się zajmują polityką międzynarodową. Niech nam nie stawiają bohaterów, którzy nie byli bohaterami, bo to są zdrajcy. Ja tylko jeszcze coś powiem. Zdrowie. Jak my rolnicy jesteśmy. Wy wiecie, ja jestem z miejscowości Zasiadek, o tutaj, o 7 kilometrów. Wy wiecie, jak u nas jeszcze rządzą? Te rządzą
co znowu wiązalki przydzielali jeszcze. Żadnej zmiany nie ma. Myśmy głosowali na Cymoszewicza. Jakie tylko partie, wszystkie te same. Teraz nareszcie co? Ustanowili się w Brukseli. Bruksela to ich stanowisko. Ale Bruksela, jeżeli jeszcze Pan Bóg jest w górze, ja myślę, że tylko szczępy niedługo polecą. Niedługo to się skończy ta kara boska, co nas czekała. Rolników, mój syn ma kilkaset świń. Wiecie Państwo, w sklepie każdy kupuje, jaka wędlina jest w sklepie? Po 4 z dekami sprzedaje teraz. Chłopak, który skończył studia, on światu nie widzi, o tak chodzi, o. Ja mówię, Andrzej, coś ty taki smutny. Nie załam się, chociaż dziecko, mówię. Nie załam się, mówię. Synówka ma 2 fakultety. Jest dziadówko na tej wsi. Do czego ty, Polsko, a przeważnie episkopa, co nas zdradził przy okrągłym stole. Kaczyński jeden był, Macarewicz był. Przecież to nie chcę gadać, bo wiem, że mikrofonem na pewno ktoś stoi z jakimś tam drostejką. No jeszcze mogli tłumaczyć, a mnie 2-3 godziny aresztowania, to jak my mówimy, brzęska grozi. Tak nas zrobią rolników. Ja dzisiaj na jednej nodze na serce choruję, jeszcze 70 lat minęło. Syn, jak wam mówię, nawet nie ma czasu na oczy spojrzeć. Jest męczennikiem, a ja za nim. Ja się dorobiłem swymi własnymi rękami, nie oszukuję, koledzy mnie znają. Ja miałem 13 hektary, 17 ary, a synowi przypisałem prawie 50. Ja hektar po hektarze pracowałem, ja się dorabiałem. Część miałem z rodziny, z wolnego datku. Wy wiecie, że ja miałem 17 hektary, ja miałem więcej pieniędzy, jak syn dzisiaj, z 80. Fiata miałem dużego za dolary, bo jeszcze trochę rozszerzyłem. Gorzały nie piłem, na dziewczyny nie chodziłem, w Boga wierzyłem. Żonę miałem z pierwszego małżeństwa, tylko nie kolejne. A dzisiaj kto? Nie wiem, w końcu rządzi. Teraz jeszcze co przylepili nam LGBT. Wiecie, ja tu mówię jednemu koledze. Ja w wojska poszedłem 22 lata, a nie wiedziałem, co to jest pedofilstwo. Bo mówię poważnie. 10 lat miałem, pamiętam, nauczycielka Oleksikowa na Krzyżaki, nas rodzice poprowadzili do pociągu. 10 lat pociągiem jechałem. Teraz bardzo lubię podróżować. Półtora roku temu byłem w państwie, co rządzi światem. Ja im nie żałuję tego. Ale dlaczego nas męczą cały świat? Co dzisiaj rządzą? Polaki nami rządzą? Nie chcę już, ja nie wiem, czy ja może taki przeciwny, czy wszystko, ale ja się trochę znam na tych rzeczy. I ludzie się znają, i gadają, i w mediach, i wszędzie. Jako kobieta powiedziała w sobotę w telewizji, co jest po 21, który na IPO, na telefon, nie? A ona mówi, gdzie będzie dobrze, jak nam nie żyć do komuna rządu. Przecież każdy wie. Jakie to wybory? Gdzie ten Stasin jest wicepremier? Dajmy na to. Skoczki nam robią białe i u nas kandydują. Gdzie jest Duszyk? Z dobrej rodziny pochodzi. No. Ma tam siostrzeńca czy kogo. W Roszczenicach księdzem jest bardzo dobry człowiek. Prawie roztego. Pamiętam jeszcze, jak się uczył, jak studiował, jak wszystko. Ale co z tej Polski biedni zrobili? Do czego nas doprowadzili? To ja wam mówię, jak tak pobędzie, to nie jeden, nie tylko tu, ale w okolicy nie wytrzyma tego. Mówię wam poważnie. Ja wczoraj pooglądałem się filmu, że nawet nie ma jakiegoś teatru, jakiegoś filmu, informacje jakie są zafałszowane. Nie pokazują. Nieraz powie telewizja Trwam. Powie. Radio Katolickie Podlasie. Coś tam można słuchać. I po co im dać 2 miliardy? Za co? Teraz wiem dokładnie, jak się żenił Kurski, przewodniczący telewizji, radia, telewizji. Ciotecznej siostra jest lekarką, studiowała w Krakowie, mieszkanie ma w Warszawie, mieszka. Przez przypadek, pobożna dziewczyna bardzo, do Agiewniku już poszła się pomodlić. Kurski ślub bierze w Welonie, co cała Polska na wycieczki jedzie. Boże, czy ty widzisz nas wszystkich, czy nie? Popatrz, ty się zlituj nad nami. Dziękujemy. Bardzo prosimy, panie Błędze. Gminy Platerów, Jerzy Garucki. Rada podjęła stosowną uchwałę w stosunku do Piątki Kaczyńskiego i zostanie wysłana do pana prezydenta o zablokowaniu i odrzuceniu tej ustawy. Ustawy, tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, jest to ustawa haniebna.
i wykończy polską wieś. Państwa, ja tutaj słyszę na temat głosowań, jak posłowie głosowali w Sejmie, bo się boją, że ich zawieszą albo ich wyrzucą. Ja dałem taki program, w ogóle śledzę programy, gdzie poseł SLD, zapytając się jego, dlaczego głosował za tą ustawą, czy wie, co to jest ubój rytualny, odpowiedział, że on nie wie, tylko jemu powiedzieli, on zagłosował w ten sposób. To jest haniebne, jaki my mamy posłów. Nie uważam, powinno się kupić na nim krowę, tak, którą powinni popasać i dopiero iść na posła. Bo tak wszystko zniszczą, jak tacy ludzie będą nami rządzić. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękujemy Wam jeszcze raz, drodzy Państwo. Bardzo prosimy jeszcze. My Wam dziękujemy. Grzegorz Pojnowski, wójt gminy Olszanka, mieszkaniec powiatu bielskiego. Drodzy Państwo, chciałbym się odnieść do tego, ponieważ takie wartości jak Bóg, honor, ojczyzna, to wartości, które często i gęsto związane są ze środowiskiem wiejskim. Praca na roli to ciężka, mozolna praca, na którą składa się wiele składowych, między innymi właśnie warunki pogodowe, kwestie ekonomii i sytuacje takie losowe, w którym ja czuję się dość dobrze, ponieważ jestem wieloletnim pracownikiem inspekcji weterynaryjnej i obserwowałem te kwestie wcześniejszych epidemii zwierząt, obecnie ludzi, mamy tą sytuację. Natomiast tu myślę, że chciałbym się odnieść do kwestii ustawy, a w zasadzie poszczególnych punktów. Jako wieloletni doświadczony pracownik nie obserwowałem, bo jakieś kwestie dobrostanów czy znęcania się nad zwierzętami występowały często, mogły to być jakieś incydentalne sytuacje. I tu w moim odniesieniu uważam, że organizacje prozwierzęce nie powinny uzyskiwać tak dużych uprawnień, jak się deklaruje, ponieważ od tego są organy ścigania i poszczególne inspekcje. I myślę, że to jest krok w złym kierunku. Na pewno mamy tę świadomość, że 40-milionowe społeczeństwo nie może istnieć bez przemysłu i bez silnego rolnictwa. Natomiast ze swej strony apelowałbym do posłów o duży rozsądek, nie tylko o posłów rządzących, ale wszystkich opcji politycznych, którzy mają możliwości głosu. Natomiast do rolników i do związkowców o pełną determinację i konsekwencje w działaniu. Dziękuję bardzo. Brawo. Jeszcze prosimy tutaj pani Agata. Dzień dobry, Agata Żmudzińska. Jestem przedstawicielem Koła Terenowego Biała Podlaska, które się dołącza czynnie do protestów. Wspieramy rolników. Nie tylko wspieramy fizycznie, że jesteśmy jako rolnicy i hodowcy koni, ale także pisaliśmy pisma do Polskiego Związku Hodowców Koni, aby się opamiętali i w pewnym momencie przemyśleli decyzję, czy są dla nas, czy są dla rządu. Jeżeli są dla nas, to niech wesprą nas i podejmą konkretne stanowisko, bo my, hodowcy koni, też jesteśmy pokrzywdzeni w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo.